Musimy znaleźć nową furę. Jaka ta fura jest? Barakuda jakaś. I szukajmy jej. Chyba jak się znajdzie samochód jakiś, to będzie można go kupić. A ile mam kasy? Kurde, jak to się... To nie jest GTA. O, mam trochę kasy. To ja bym kupił tą barakudę i zrobił na drift. Chyba, że już standardowo jest na drift. Zobaczymy. Udaj się na zachód do lasu. Podążaj za znakami kierującymi do New Haven Cabins. To jest napisane, że gdzieś w świecie. Jak ktoś nie obserwuje social mediów, to jak on ma znaleźć ten samochód? No, chwileczkę. To coś tu nie gra, nie? To będzie mu strasznie ciężko. Musi mu kolega powiedzieć, ej, ten samochód jest tutaj, pojedź tam i go znajdziesz. Ale jak ktoś nie ma kolegów, no to nie będzie miał dodatkowego samochodu. No jak to tak? Zatem po raz kolejny powtarzam. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest New Haven Cabins? Ostatnio sobie znalazłem ten samochód, patrząc po znaku na ulicy. Po prostu poznałem, że o, tu jest ten znak. A tu akurat nie ma znaku żadnego. Chyba, że właśnie, bo tutaj są jeszcze takie znaki drogowe i za mną był jeden. Może on będzie wskazywał drogę, gdzie... O, czekaj, bo coś tutaj jest. Fortune Valley Railway Station. To nie tutaj na pewno. No dobra, ale wyraźna wskazówka jest taka, żeby właśnie udać się na zachód i szukać tych znaków. No, to jest jednak fajna zabawa, bo jednak rzeczywiście te znaki wskazują miejsce, gdzie możemy dotrzeć do danego samochodu. Tylko tak... Może ja jestem taki, że chcę sobie zbytnio ułatwiać, nie? O, coś tutaj mam jakiś znak. To jest znak, że chyba wjazd na autostradę czy coś takiego. W każdym razie jestem w tej zachodniej części mapki i tu musimy szukać tego New Haven Cabins, tak zwanego. Te znaki to kurde mi tutaj niewiele mówią na autostradzie, więc prawdopodobnie będzie trzeba z nich zjechać. Ja podejrzewam, że to jest gdzieś tutaj. Czekaj. Tu był jakiś znak. Boże, jak ten samochód długo hamuje, masakra. To był jakiś znak. Zobaczmy, gdzie on nas pokieruje, kurde. To nie tu. Co jest z tym? Patrzcie, jak co jest? Słońce zachodzi. What? Ojej, ale tutaj dzień szybko mija. Ostatnio żeśmy na live z ludzkami myśleli, co jest, coś się z tym czasem, że on tak zapierdziela. Oto odpowiedź. Tak naprawdę wystarczy sobie jeździć po świecie i w odległości, nie wiem, tam 300 czy 100 metrów pojawi nam się znacznik na mapie, że jesteśmy blisko danego samochodu. Wystarczy, no, gdzieś sobie tutaj jeździć. Nie wiem, czy to, właśnie gdzie to jest, kurde. Jeżdżę już trochę, tutaj mamy to Braxton. To może być jakieś, no nie wiem, czy to jest jakieś takie konkretne miejsce zaznaczone na mapie, czy też nie. O, mamy jakiś znak. Mount... To nie to. Czekaj, tu jest coś dłuższego. Franklindon. Co? To nie to. Co to robi Franklin tak na marginesie? Pewnie takie odcinki wkurzają osoby, które już znalazły ten samochód i wiedzą mnie. I na live to byśmy to w 3 sekundy znaleźli, bo bym odpalił live i powiedzieliby, ale co, jak to jest tutaj? Gdzie? Tu, a tutaj, zobacz. A ja, o, rzeczywiście. Jest tutaj. A tak jak na odcinku, to ja sobie poszukam i patrzycie, o Jezu, czy on to znajdzie, czy nie. Luca, jak minąłeś to miejsce. Wracaj się, weź zawróć. To jest tam. Gdzie? No tam. O, czekaj, coś tu mamy. Wow. Hamuj, Boże, ten samochód nie hamuje. Muszę wziąć inną furę, żeby szybciej jeździć po tym świecie. New Haven Lake. Czekaj. Jak to się nazywało? New Haven Cabins. New Haven Lake. To może być gdzieś tutaj. Skręcamy. Ale czekaj, czy mamy tutaj... Nie, no dobra, jadę tu. To może być gdzieś w tym miejscu, kurde. Coś New Haven, tu New Haven. Ja myślę, że to znajdziemy. Tu mamy New Haven Lake. Teraz w tą stronę trzeba jechać. Czekaj, zobacz. New Haven Cabins! Okej, okay, to będzie gdzieś tu. Jedziemy w tą stronę. New Haven... Ej. Tego znaku na bank tu nie było. Czekaj, żeton. Weźmiemy żetona. No to już jestem chyba blisko, co? Zaraz będę miał tego Plymouth'a Barracuda. No, dojeżdżam, czekaj. Tutaj mamy... New Haven Cabins, to jest tu. O, jest! Czekaj. No, ale... Tak, na pewno by były tutaj takie... Nie było ich na pewno, kurde, dodali je teraz. Dobra, ale jest. Barracuda. No i teraz... Czy to jest wersja driftowa? Czy będę w stanie to rozpoznać? Nie, to jest wersja offroadowa, standardowa, kurde. Kiedy oni... Wow!
Fajnie to brzmi, podoba mi się. Posłuchajcie sobie głośniej, kurde. Czy ja ucieknę tym policjantom? Wow, fajnie się tu... No tak, przed chwilą się przesiadłem z tego... To jest z wolnego Volvo, nie? No to w tym samochodzie jakoś tak szybciej się to wszystko wydaje teraz. Ale okej, okay. Mamy offroadową wersję. No i teraz musimy ją fantastycznie dostarczyć do gdzie? No ognisko. Chciałem powiedzieć, że bardzo przyjemnie jeździć tym samochodem po offroadach, jest naprawdę bardzo spoko. Taki miękki się wydaje, no jest to samochód offroadowy, taki tuning, ale jest super, podoba mi się. Tuning mamy tutaj 177 punktów i jedzie bardzo, bardzo fajnie się rozpędza przede wszystkim ta barakuda. Ciekawe, czy będzie można kupić ją na drift, no bardzo bym chciał, ojej, ten się tutaj wyładował, oj, mogę mieć problem. Odczaruj się! Dobra, odczarował się, jedzie. CO?! No jak już jechałem?! Boże, pod koniec... Byłem już pod lotniskiem, no my god. No i teraz będzie chyba odwrotnie, po przesiadce z takiego szybkiego samochodu do tej barakudy będzie taka lipa odrobinkę, nie? Ale ciężko jest z tymi samochodami uciec przed policją. Czasami tak jakoś cię zajadą dziwnie, zaatakują tym porażeniem. I nie da się ruszyć, a czasami się udaje i nie ma problemu, no. Oj, kurde, udało się ich jakoś zgubić za drugim podejściem. No i mamy sobie barakudę. I to jest prawdopodobnie wersja offroadowa, bardzo fajnie się nią jeździło na offroadzie. Ciekawe, kiedy oni nam dadzą jakieś tam driftowe samochody do znalezienia. To będzie musiał być koks, na przykład jak Toyota Supra albo coś takiego. Ale barakudę i tak, ja w ogóle wszystkie samochody zrobiłbym tu na drift, bo driftuje się w tej grze bardzo fajnie. Mimo że w 15 była tak nastawiona bardziej na drifting, to w tej grze jakoś driftuje się ciekawiej. Zobaczymy sobie tylko szybko tuning, jak tutaj wygląda sytuacja. No możemy daszek poinstalować. No zainstalujemy, bo to nie kosztuje wizualny, tuning nie kosztuje dużo. Zobaczymy co możemy... O, podoba mi się. Okej, fajnie. Dobra, a zderzak? Nice. Ohoho, patrzcie na to. No to już chyba będzie jednak wersja jakaś też driftowa, bo wygląda na taki obniżony. Chociaż mi się w tych muscle carach zbytnio nie podoba. To jest błotnik chyba, który mieliśmy taki sam w... albo bardzo podobny w Dodge'u Charger'ku. Kojarzycie? Tym starym takim. No dobra. Nie chciałbym robić takiego, ale dajmy sobie takie subtelne. Znaczy to jest dosyć mocne poszerzenie, no ale... Ale. O, coś takiego sobie dajmy. To lepiej pasuje. Kół na razie nie zmieniam, tylko patrzę sobie co tutaj mamy, jakie mamy opcje w tym aucie. Okej, taka trochę chyba szersza ta puperka jest, nie? Niż standardowo. Czyli to jest właśnie... to jest standardowa, tylko nie zardzewiała. No to nieważne, no. Nie będę tutaj poszerzał. Tak wygląda dobrze. Bardzo podoba mi się tyłek w tym samochodzie. Jest taki podniesiony, nie wiem, coś ma w sobie takiego fajnego. Podoba mi się. Dajmy sobie standardowy spoilerek. Jakiś taki mały. O, tylną maskę, tylną klapę. System audio. Sterzak. Okej. Diffuser. Ojej. Nie, nic z tych rzeczy. On ma bardzo taki fajny, podniesiony tyłek. Podoba mi się to. No i takie jakieś tam schowane te układy, ten końcówki układu, nie? I wygląda to sobie tak. Możemy samochód jeszcze obniżyć. I po obniżeniu wygląda tak. Teraz pytanie, czy mogę kupić wersję driftową tego samochodu? Bo offroadową to już widzimy, że jest. Ale... Czekaj, na pewno to jest offroadowa? Teren, tak. To jest offroadowa. W sumie mogłem to... No nieważne. To jest offroadowa wersja, no poznałem po kołach, może tak. Ale super wygląda ten samochód, ja strasznie go lubiłem. Od samego początku jak go tylko zobaczyłem.
Bardzo, bardzo fajny. No i na starcie jest dosyć szybki. Taki jakiś stunigowany jest. Nie spojrzałem, ale chyba można go stunigować jakieś tam na maksa, co jest dziwne, no nie, bo na przykład takiego Dodge Chargera nie możemy stunigować na maksa, a tego z jakichś powodów możemy. No ale chodźmy teraz do salonu driftowego i zobaczmy, czy można kupić tam ten samochód. Więc miejsca... To jest dla mnie ważne. Chciałbym sobie zrobić jakieś nowe autko na drifting. Cały czas mam tego Huracana i w zasadzie nim się bawię. No jeśli nie będzie żadnego ciekawego autka na drifting, to sobie weźmę tego Huracana i nim podriftuję. No ale wolałbym, żeby... Patrz. Volvo Amazon jest na tym, nie? Te samochody, które się odkrywają, później pojawiają się w warsztacie. Patrzcie, jest! Jest na drift, kurde. Fantastycznie. W ogóle bardzo dużo samochodów jest na drift, nie? Prawie wszystkie. Poza oczywiście Legerą. Ale jest Barracuda, także bardzo dobrze. Jest nawet ta Mazda, o której mówiłem, że chciałbym ją też na drifting zrobić sobie. Też ją sobie kupimy. Dobra, wyślij do garażu. Kupimy sobie tą maździochę na drifting. Ja mam maździochę, ale nie na drifting. Ją sprzedam, bo ona musi być na drifting. To jest oczywiste. No i kupimy sobie jeszcze tą Barracudę. Gdzie ona tutaj jest? To ten Mercury Cougar. Jezus Maria, dajcie spokój. Tutaj mamy kozaczka. Zobaczmy. W sumie na offroady też był taki całkiem spoko, nie? Mógłby być. I mamy tu 114 na statystyce, czyli ta wersja znaleziona była już jakoś tam stuningowana fabrycznie. Dodatkowo. Cyk. No i mamy wersję driftową, moi drodzy. I wydaje się troszeczkę obniżona w stosunku do offroadowej, co jest dosyć logiczne, no ale w Need for Speedzie czasami logika nie ma większego sensu ani znaczenia. Więc chodźmy po prostu do warsztatu i stuningujmy wizualnie ten samochód na początek, a później sobie polosujemy jakieś części. Mam trochę kasy, więc mogę sobie na to wydać, pozwolić. A chyba nawet mam sporo tych różnych paczek, nie paczek, dostaw. Tak, mam 32 żetony, także coś tam można ogarnąć. No i mamy 3 pakiety do odebrania. Także zielony dym, do 1000 żetonów. 6 żetonów, bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Zawsze chyba są żetony, nie? Tylko w różnych ilościach. 6 żetonów, znowu, zobaczcie. Że mi fajnie stuningowaną Barracudę, moi drodzy. Później sobie stuningujemy jeszcze maździochę. No maździocha to jest oczywiście mus, przymus. To musi być na drift. Nie ma opcji. I już. Dobra, chodzimy. Chodzimy tutaj, więc tak, maskę sobie zmienimy na taką z drivera San Francisco trochę maska. Czekajcie, chodź tutaj mikrofon, bo nie słyszymy dobrze. Teraz dobrze słyszymy, nie? No musimy dotknąć. Maska standardowa bardzo mi się też podoba, jest fajna. Ta perforowana tutaj jest taka... No ja bym jej nie wybrał. Jest taka trochę bez wyrazu może. Nie ma w niej nic ciekawego, co by mnie interesowało. Tutaj mamy taką maskę, wygląda jak zardzewiała, niż jakaś karbonowa, czy nie wiem co to ma być. Ta jest taka, no standardowa jest najbardziej taka drastyczna, ja bym ją zostawił. Podejrzewam, że ja w ogóle tego samochodu jakoś nie przerobię hardkorowo, tylko zostawię go w standardzie. Standard jest bardzo ładny, to jest jeden z najfajniejszych muscle carów, kurde. A, zapomniałem w tamtej wersji jeszcze reflektorów wymienić. Dajmy sobie jakieś takie przyciemnione. No to musi być wersja, to już jest wersja nie offroadowa, a wersja driftowa, więc tu musimy mieć jakiś taki samochód, tak samochód porobiony, żeby pasował na drifty, nie? Więc musi być niziutki, musi być poszerzony. To poszerzenie tutaj nie bardzo pasuje, ale samochód w tej wersji jest niski i może jakoś to się będzie ciekawie komponować, zobaczymy. Przyciemnimy sobie troszeczkę okienka, ale jest tak zajebiście szeroki, że ja nie wierzę. Dobra, i teraz... Zmiana rozmiaru. Aha, dobra, musimy najpierw zmienić felgi. No, ja nie wiem... Chodź dalej może. Nie wiem, co tu wybrać. Powiem szczerze. Dajmy coś takiego. I rozmiar. Co on tam ma? Jakieś dziwne rzeczy, jakieś sprężyny, cholera wie co to jest. Oh yeah! Dodatkowy kolor. Ja zawsze, ale to jest fantastyczne, ach. Ja tak strasznie lubię podziwiać samochody, aż mi się łezka kręci w oku, jak widzę coś takiego pięknego. Jakby tak można było w rzeczywistości robić, wiesz, za każdym razem wchodzisz sobie do garażu i wszystko się samo zmienia, tak to nie, musisz się babrać w tych smarach, kurde. Ale to jest takie piękne. Strasznie lubię. No dobra. Nie,
Zmieńmy jednak te felgi. Chodźmy, może sobie wybierzemy jakiś normalny kolor. O, taki niepsychiczny, bo ten to taki psychiczny był. Czerwone. Zaraz wybierzemy inny kolor nadwozia, więc to się będzie fajnie komponować, ale felunek jest odpowiedni. Tutaj mamy jeszcze próg jakiś hardkorowy. No ja nie wiem, co oni z tymi lusterkami z przodu. Ja pierdzielę, w każdym samochodzie praktycznie mamy do wyboru te lusterka na masce. No dobra, dajmy sobie jakieś takie. Nie no, okropne są. Już wolę takie. No te też są okropne, jak oni je tutaj umiejscowili, no. Ojej, dajmy takie. W ogóle usuńmy te lusterka. Po co nam lusterka, jak będziemy driftować, no bez przesady. Chyba, że będziemy chcieli robić driftowy pociąg, czy coś. Musimy wybrać też odpowiedni felunek do tyłu. Chciałbym, żeby była taka opcja, aby można było od razu felgi wybrać z przodu i z tyłu takie same. Za jednym razem, nie? Bo tak to czasami można się pogubić w tym. Dobra, i tu mamy... Hops. Jakoś tak podoba mi się ta symetria, że z tyłu i z przodu mamy to samo, no ale dobra. Zobaczcie na to. Podoba mi się. Tutaj musimy sobie tarczę zmienić. Pyk. To nie ma znaczenia, to jest tylko, wiecie, aspekt wizualny. Chociaż w sumie z tyłu mógłby być taki... Nie no kurde, to jest wersja driftowa, nie przesadzajmy. Spoiler. Bez spoilera był fajnie wyglądał, no. Dajmy bez spoilera. Jaka szeroka dupa. Nie no, dajmy może z tym spoilerem. Oh my god. Znaczy, spoiler nie sprawi, że będzie węższy, ale tak wizualnie może będzie ciekawy. Nie no, ten to w ogóle nie pasuje. Dajmy ten malutki taki. Ten, taki subtelny. Niech będzie. System audio. Do tej pory nie wiem, co on daje. Coś tam pewnie daje, cholera wie co, nieważne. I tylne lampy. Nie zmienia... Wow! Czekaj. Co to nam się tutaj porobiło? Ale fajnie to wygląda. Wow! Patrzcie na to. Biorę. Ekstra. W ogóle nie wiem, czy wiecie, na Instagramie obserwuję takiego gościa, który nazywa się Yasid Design. Jest jeszcze, on tam projektuje sobie takie różne grafiki samochodowe i tak dalej. I jest jeszcze Kyza, czyli pisze się Kyza. I Kyza współpracuje z EA Games i właśnie tworzy różne tuningi do tych samochodów, takie wiecie, koncepcje i tak dalej. I oni później to wykorzystują w swoich grach. I to, co ci dwaj kolesie robią, to jest absolutnie majstersztyk. Lubię sobie codziennie wbić na tego Instagrama, coś tam wrzucałem, jakieś swoje prace i można się mega, mega zainspirować. No i powiem wam... O, co tu mamy z dachem? Aha, okej. Okay. Powiem wam, że też wam polecam zobaczyć. Yasid Design i Kyza. Kyza na Instagramie możecie sobie zobaczyć. No i oczywiście mojego Instagrama zobaczcie. No i jak już patrzycie wszystko, to od razu subskrypcja u mnie i łapka w górę i w ogóle wszystko. Dobra, mamy. Mamy porobiony samochód. Teraz, o, niestety niżej się go nie da zrobić, a myślałem, że się da. No trudno, może jeszcze pneumatykę się zainstaluje. Pneumatyka, to chyba była pneumatyka, tak? Pneumatyka, dobrze. Ale nie mam już, no to niedobrze. Ale tu musi być kolor nitro jakiś inny, na przykład niebieski. A, no i musimy jeszcze wybrać projekt jakiś inny. Zielony, neon, zobaczmy sobie... Taki jakiś... O, shit. Co to się stało z tym samochodem? No ale to jest, wiecie, wersje driftowe muszą być jakieś takie pomieszane ostro, nie? Dobra, teraz sobie zobaczmy, co my tu mamy za malowanko. Za malowanka. Do driftu nam potrzebne malowanko. Poproszę do driftu. Czy jest tu jakiś fantastyczny artysta, który zrobił odpowiednie malowanie do driftu? Zaraz to sprawdzimy. Patrzę sobie po miniaturkach. Tutaj mamy jakieś płomienie, a... To mi się raczej kojarzy z jakimś malowaniem na derby niż na drifting. Tu mamy takie jakieś... Takie coś. No, takie classic. Tu mamy coś takie paski. Paski pasują. Graveyard. Ty, to jest oryginalne malowanie, tylko że oryginalne jest zielone. A to jest czerwone. O nie. Zobacz tutaj, jak... Jezu, ty, ale kozak. Patrz, jakie tutaj te są porobione rzeczy na nim. Tylko, że jest w chromie, ja nie będę widział, kurczę... Nie będę mógł chyba za bardzo wyczuć tego samochodu, jak będzie tak się błyszczał. A zobaczmy sobie tu. Tu mam jakąś flagę ciekawą. O, dobre, podoba mi się. No, ale nie pasuje mi do driftu. Dużo jest takich malowań, które mi pasują, które by pasowały rzeczywiście do tego samochodu. Ale czy do driftu to pasuje?
No właśnie, trzeba się zastanowić, nie? Tutaj mam coś takiego. Aha, tutaj jest z tym innym wylotem powietrza na masce. Tu mamy też inny wlot na ten. Zobaczcie, to jest tak, o nie. Jakbym miał ten inny wlocik, który pasowało. Ajajaj, tyle tych malowań. Nie wiem, na co się zdecydować naprawdę. To jest zawsze trudny wybór dla mnie. Ale jak już coś wybiorę, to naprawdę jestem z tego zadowolony przeważnie. Zresztą w każdej chwili można sobie zmienić to malowanko i nie ma problemu. No dobrze, więc mamy ten winyl taki złoty sobie. Nie pasuje mi, muszę go zmienić. Muszę coś wybrać do felg. Ty czekaj, bo tutaj... O! Chyba znalazłem to, czego szukałem. Niech będzie. Taki ciemno-czerwono-pomarańczowy kolor. Jest git. Łooo, ale fura. No dobra, teraz muszę to jakoś stuningować. Wersja offroadowa, tak jak mówiłem, była troszeczkę lepiej przerobiona. Ta wersja jest taka... No, trochę gorzej stuningowana. O, shit! Patrzcie, jakie szerokie bydle. Ale już mi się jedna rzecz nie podoba. Mamy tu bardzo wąskie kółka. Chyba, nie jestem pewny, ale chyba w 15 mogliśmy sobie szerokość kół zmieniać. Tutaj też by się przydało wizualnie, nie? Bo to wiadomo, że nie chodzi o to, żeby on inaczej się zachowywał na drodze, tylko żeby wizualnie można było sobie to poszerzyć. No. Nie jest źle, nie jest źle. Mam tu zainstalowany neon, który w dzień się oczywiście nie świeci, albo go po prostu nie widać. Pojedziemy sobie do salonu tuningowego, zobaczymy, co uda mi się zrobić z tym samochodem. Tak naprawdę nie wiem, czy można go nawet wymaksować, bo nie sprawdzałem tego. No, to nie jest najważniejsze, ważne, że... O, shit, patrzcie, jaki mega zielony dym. Ja pierdziu. Tym oto sposobem udało się zrobić Plymouth'a Barracuda na 304 punkty. I powinien śmigać, akurat jest noc, będzie fajny nocny klimat podczas driftingu. Pojedziemy sobie na traskę, bardzo trudną dla mnie jest to obserwatorium. Tutaj są te traski obserwatorium. No i to jest samochód w ogóle jeszcze niedostosowany, nie umiem nim driftować. Może być ciężko, no ale spróbujmy. Może będzie akurat bardzo fajny, że od razu będzie się nim spoko jeździć, ale najpierw sprawdźmy, tak, kąt driftu, tutaj to różnie z tym bywa. Równowaga, dajmy sobie taki ten, o. W sumie jest to pierwszy samochód od bardzo dawna z napędem na tył, który będzie samochodem driftowym. No ale zobaczmy sobie takie wstępne ustawienie, jakie zrobiłem, bardzo delikatne. Zobaczymy, tutaj jest traska niedaleko driftowa. Zobaczymy, czy uda się jakoś wykroić dużo punktów. No, nie jest to jakiś najszybszy samochód driftowy mój akurat, bo moim najszybszym samochodem driftowym jest Huracan. Może uda się nim wykręcić jakieś fajne punkciki w... O, niedaleko jest jakaś paczka, zobaczcie sobie, cyk. No i jak wykręcimy sobie te punkciki, to może, nie wiem, no rekordu raczej nie pobije, to jest zdecydowanie za wolne auto, żeby można było coś tutaj porobić, ale jest dosyć szybkie. Te części tuningowe dały mi jakiś bonus, chyba do Nitra, nie, na pewno nie będziemy robić tego, chcemy trochę więcej kasy dostać. Chyba do Nitra mam bonus i do przyspieszenia czy coś. Co ta felga tak odstaje, kurde? No nic, nieważne. Jedziemy. Weźmy się za ślizg. Ale powiem wam, że zdecydowanie za wąsko zrobili w tej Barracudzie, czy nawet w tym typie felgi, za wąską oponę, kurde, powinna być szersza, ale to ze względów estetycznych. Dasz sobie z tym radę. Mam nadzieję, że ktoś to widział. Okej, poradzę sobie. I o to chodzi. Człowieku! Jestem legendą! A nie! Ha!
mi się to wszystko podoba. Ach, kurde. To te drifty tutaj są ciężkie dosyć. Łatwo można stracić mnożnik, ale i tak 500 000 punktów zdobyte. No i jakoś poszło. Nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Bo muszę tutaj pobić 1,5 miliona punktów, ale to raczej zadanie dla Hurakana. I tak jest mega ciężko to zrobić Hurakanem. Mimo, że Hurakan jest świetny do driftu. Mamy tutaj jakąś część, która akurat polepsza mój samochód, także bardzo fajnie. No i tak wygląda sobie Barracuda do driftu, czyli fajnie, że można ten samochód do driftu sobie zrobić. Op. Ale nie podoba mi się, zobaczcie sobie, nie? No te opony no zdecydowanie za wąskie. Ja bym wolał, żeby były troszeczkę szersze z tyłu zwłaszcza. No nic, no nie można mieć wszystkiego. Ale auto wygląda bardzo fajnie, no trzeba przyznać, nie? I no, można je nawet całkiem dobrze zrobić, chociaż tych opcji tuningowych też, no nie ma szaleństwa, trochę jest, nie za dużo, ale jest. Piszcie co myślicie o tym samochodzie, jeśli wam się podobał ten odcinek, to wiecie co robić. Trzymajcie się, na razie, cześć.